Troszeczkę o nas. Proszę Państwa, od 10 lat działamy w sektorze ekonomii społecznej. Może Państwo nas nie znają, natomiast w Wielkopolsce jesteśmy już dosyć rozpoznawalni. Nasz zespół to jest 25 specjalistów i to są specjaliści zarówno z zakresu ekonomii społecznej, zarówno z zakresu prawa, zarówno z zakresu marketingu, jak i rachunkowości, finansów oraz tworzenia projektów unijnych. W Wielkopolsce posiadamy dwa ośrodki. Jeden z tych ośrodków to jest Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej w Poznaniu i to jest nasza główna siedziba. Natomiast drugi z ośrodków, jaki mamy, to jest Koniński Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej. I tam działamy na terenie subregionu konińskiego. Poza tym, że działamy w Wielkopolsce, działamy również na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. No i w miarę możliwości staramy się działać w całej Polsce. Natomiast zespół taki, jaki mamy, 25 osób, nie zawsze jesteśmy w stanie. Jakie są nasze cele? Chcemy być liderem, innowatorem, jeżeli chodzi o budowanie przedsiębiorczości społecznej. Cały czas się uczymy, cały czas się rozwijamy i cały czas szukamy jakichś nowych sposobów na to, żeby rzeczywiście kolejne problemy rozwiązywać w miarę naszych możliwości. 25 osób, tak jak wspominałam, 25 projektów, aktualnie realizujemy 4 duże projekty. Natomiast może bardziej istotna jest ta druga kolumna, to jest 90 założonych podmiotów ekonomii społecznej, z czego jesteśmy bardzo dumni, bo większa część z nich działa i radzi sobie całkiem nieźle. Więc rzeczywiście one są. 200 wspieranych, ponieważ to nie jest tak, że tylko zakładamy podmioty ekonomii społecznej. To jest tak, że każdy z nich może się do nas zgłosić i każdy z nich otrzyma od nas pomoc. I to niezależnie od tego, czy działa w Wielkopolsce, czy nie, ponieważ świadczymy pomoc również telefonicznie, również za pomocą maili, a nasi specjaliści są bardzo mobilni. Jeżeli mieli Państwo kiedyś okazję się z nimi spotkać, są bardzo mobilni i przemierzają te województwa bardzo sprawnie. I ponad 2000 osób objętych wsparciem. I ta liczba cały czas rośnie, co cieszy nas bardzo. Nasze zasady. Takim naszym najważniejszym celem i tym, co chcemy robić, jest to, żeby to, co robimy, rzeczywiście odpowiadało na jakiś konkretny problem. Myśmy nie podejrzewali, że będziemy takie, a nie inne rozwiązania wybierać, natomiast wydaje nam się, że jest to konieczne do tego, żeby cały czas być jakoś tak krok do przodu i żeby cały czas reagować na to, co się dzieje, bo rzeczywistość się zmienia i tak samo my musimy się zmieniać cały czas. Kilka z tych rozwiązań chciałabym Państwu przedstawić. To są, jak my to nazywamy, modele, czyli rozwiązania, które są dedykowane jakiejś konkretnej grupie osób. Te modele raz lepiej się wpisują, raz gorzej w rzeczywistość, natomiast generalnie udało nam się jakoś je podzielić i uporządkować na kilka takich głównych, najważniejszych, czyli właśnie model samorządowej spółdzielni socjalnej, model wsparcia osób dla zakładów poprawczych, które jest socjalne zakładane przez dwa samorządy. Jesteśmy generalnie orędownikiem spółdzielni socjalnych zakładanych przez osoby prawne, ponieważ uważamy, że partnerstwo zarówno organizacji pozarządowych, jak i jednostek samorządu terytorialnego jest bardzo ważne. I tak naprawdę te działania muszą być wzajemne, żeby udało się coś nam wspólnie wypracować. I dlatego zawsze wspieramy takie spółdzielnie. Kolejnym takim modelem, który wypracowaliśmy przy okazji zetknięcia się z konkretnym problemem, był model spółdzielni socjalnych dedykowanych osobom, które są zagrożone utratą mieszkania z powodu niepłacenia czynszu. Kolejny z takich modeli to jest model spółdzielni socjalnych przy zakładach poprawczych. I tu on też powstał dlatego, że zdiagnozowaliśmy pewien problem. A mianowicie zauważyliśmy, że wychowankowie zakładów poprawczych pochodzą z tych zakładów i okazuje się, że nie mają co ze sobą zrobić. Bo doświadczenia zawodowego, którego mogliby wykazać, nie mają. Pieniędzy, które mogliby zarobić, nie mają. A jeszcze mają do tego przeszłość, która sprawia, że pracodawcy patrzą na nich bardzo niechętnie. Więc nasza propozycja była taka. Może gdyby spółdzielnia socjalna działała właśnie, założona była dla wychowanków tych zakładów poprawczych. Oni mogliby pracować, oni mogliby w czasie swojej pracy otrzymywać za nią pieniądze, zdobywać doświadczenie i jednocześnie część tych pieniędzy, które zdobędą, odkładać na swoje specjalne subkonta. I pieniądze, które w ten sposób zarobią, mogliby otrzymać po wyjściu już z zakładu. I te pieniądze byłyby dla nich jakimś startem. Innym problemem, przed jakim stanęliśmy my i przed jakim na pewno niejednokrotnie stanęło Państwo, są problemy restrukturyzacji, czyli firmy, instytucje, które zmuszone są do zwolnienia swoich pracowników. Tutaj też zasugerowaliśmy rozwiązanie, które w tych konkretnych przypadkach, w jakich to sprawdzaliśmy, się sprawdziło. A mianowicie, żeby założyć przy takiej firmie spółdzielnię socjalną, która mogłaby
otrzymać dofinansowanie, bo przecież jest taka możliwość, zainwestować środki, które otrzyma w jakiś sprzęt, doświadczenia konkretnych usług i po prostu sobie działać. Następny problem, o nim na pewno będzie szerzej mówił nasz prezes podczas następnego panelu, więc ja wspomnę tylko krótko. To są spółdzielnie socjalne, które są dedykowane osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Tutaj dużo by opowiadać. Natomiast punktem wyjścia dla nas, kiedy myśleliśmy o jakimś rozwiązaniu dla takich osób, było to, że warsztaty terapii zajęciowej nie zawsze są efektywne, jeżeli chodzi o zatrudnianie uczestników, które te warsztaty kończą. My chcieliśmy, żeby one mogły, żeby ci uczestnicy mogli znaleźć pracę i również mogli zarabiać pieniądze, a jednocześnie, żeby nie rezygnować z tej rehabilitacji, jaką tam mają. Dodatkowym jakimś takim argumentem, który przemawiał dla nas za tym, żeby tam spółdzielnie socjalne utworzyć i powołać, było też to, że wydzacy na przykład nie mogą prowadzić działalności gospodarczej, tak? Czyli nie mogą czerpać zysków, których nie przeznaczałyby na aktywizację swoich członków. W ramach ostatnio realizowanego przez nas projektu powstało kilka takich spółdzielni socjalnych, dokładnie 7. Ich założenie bardzo aktywnie zaangażowały się zarówno jednostki samorządu terytorialnego, jak i duże firmy, co uważamy za duży sukces, ponieważ wyszliśmy też z założenia, że sama spółdzielnia socjalna nie da sobie rady, jeżeli nie będzie miała jakiegoś takiego otoczenia wokół siebie sprzyjającego, jeżeli nie znajdzie się ktoś, kto będzie od początku jakoś zadeklaruje się, że będzie ją wspierał i że będzie mógł mieć dla niej jakieś stałe zlecenie. Inkluzywne modele biznesowe to tak naprawdę też kolejne spółdzielnie, które powstają, czy to po to, żeby wspierać osoby zagrożone niepełnosprawnością intelektualną, czy także innego rodzaju niepełnosprawnością. I tak pokrótce udało mi się opowiedzieć o tym, co robimy. Gdyby Państwo ciekawi więcej, zapraszamy do naszego stoiska. Ty z przyjemnością opowiem. Prowadząc jako ośrodek wspierania ekonomii społecznej, powiem może coś, co nie wszyscy, jakby dzisiaj tutaj to potwierdzą, że niestety więcej pieniędzy to nie znaczy więcej trwałych podmiotów ekonomii społecznej. I wszystkie nasze badania wykazały, że pieniądze nie są tym kluczowym elementem trwałości. Natomiast też trzeba jednak jednoznacznie powiedzieć, tak, że nie żyjemy jakby w Bangladeszu, tak, gdzie wystarczy kilka dolarów, żeby otworzyć działalność gospodarczą, żeby ta działalność funkcjonowała tak, jak tutaj Mohamed Yunus miał świetny projekt i tam to bardzo świetnie się sprowadza. Jednak u nas mamy, jeżeli chcemy otworzyć kawiarnię, sanepid, jeżeli chcemy otworzyć przedszkole, mamy pewne przepisy, tak? Musimy mieć te pieniądze na start. I ja zawsze mówię, że te pieniądze muszą być znalezione i na razie w tym etapie Europejski Fundusz Społeczny czy inne, czy Fundusz Pracy znakomicie się w te rzeczy wpisuje. My zawsze mówimy, że każda działalność gospodarcza, nawet jeżeli dostajesz pieniądze publiczne na podmiot ekonomii społecznej, to ty musisz myśleć, że to są pieniądze twoje, które muszą ci się zwrócić, tak? Natomiast jestem przeciwnikiem dawania środków, które są w niejaki sposób jakby przejadane. Natomiast ja bym też chciał się trochę powiedzieć na temat jakby ten główny, tak? Czyli tych problemów. U nas potęguje to takie dość uogólnianie, tak? Że wszystkie osoby niepełnosprawne wkładamy do jednego worka, tak? Że jednak byłbym za tym, żebyśmy myśleli o programach dedykowanych poszczególnym grupom osób niepełnosprawnych, dlatego, że to dedykowane wsparcie mogłoby na pewno w jakiś sposób wesprzeć. Ja powiem może jeszcze jedną rzecz, z którym nieraz różnie jakby nie rozumiemy. Jestem osobą, która uważa, że każdego człowieka podstawowym prawem jest prawo do pracy, także osoby niepełnosprawnej i także osoby niepełnosprawnej, która ma dość dużą niepełnosprawność. Chodzi o to, żeby środkami unijnymi, finansowaniem państwa, wtedy te deficyty, które ta osoba ma ze względu na niepełnosprawność ruchową, ze względu na niepełność na przykład intelektualną, w jaki sposób jednak wyrównywać. Tak? I to jakby jest jedna jakby z moich takich rzeczy. Ja mogę powiedzieć też tutaj bardzo ładnie pan profesor, tak? mówił o ekonomii społecznej jakby z punktu widzenia takiego bardzo mocno, jakby pani powiedziała, to teoretycznego. Ja może też zejdę troszkę bardziej na ziemię. Znaczy jedyną rzeczą, którą troszkę mi tutaj zabrakło, to jest to, że jakby pan bardzo diagnozował dobrze, ale nie było też może czasu pewnie, żeby panu powiedzieć, jakie pan ma na przykład pomysły na to, żeby to poprawić, tak? Bo jakie są rozwiązania. Ja mogę powiedzieć na pewno, że też wiele mówiliśmy jakby o historii. To, co dla mnie jakby było problemem w tworzeniu przedsiębiorstw społecznych, spółdzielni socjalnych, to były jednak lata 90. W latach 90. Ja na przykład pamiętam, jak miałem 8-9 lat, szedłem w Poznaniu, jestem rodowitym poznaniakiem, po ulicy Dąbrowskiego i co druga brama była spółdzielnia inwalidów. Dzisiaj, po 20 latach, nie ma prawie żadnej spółdzielni inwalidów. My się wydaje, że popełniliśmy bardzo duży błąd, że uznaliśmy po latach, na przełomie lat 90., że zamykamy stary rozdział gospodarki, wchodzimy w nowy i to, co wszystko było stare, trzeba zniszczyć.
i nie... Dokładnie. I nie będziemy patrzeć w bok. I tak powoli te spółdzielnie jakby zaczęły niknąć. Ostatnio też, ja mogę powiedzieć, że byliśmy ostatnio też kilka razy we Włoszech, bo współpracujemy z wieloma podmiotami ekonomii społecznej w Europie. I po pierwsze mogę powiedzieć, że nie mamy się czego wstydzić, bo naprawdę mamy dobre podmioty ekonomii społecznej, dobre przedsiębiorstwa społeczne. W zeszłym roku bardzo mocno zainteresowaliśmy się przedsiębiorstwami społecznymi przy warsztatach terapii zajęciowej. Wszyscy pamiętamy raporty NIK-u, które mówią, że warsztaty terapii zajęciowej świetnie prowadzą rehabilitację społeczną, ale mają bardzo mały wskaźnik rehabilitacji zawodowej, wyjścia na otwarty rynek pracy. Nawet był taki raport Najwyższej Izby Kontroli, który mówił o tym, że warsztaty mają skuteczność 0,38%. Tak? Tylko nikt nie zwrócił uwagę, że warsztaty nie mają partnerów do zatrudnienia swoich uczestników, a przedsiębiorstwa tradycyjne najnormalniej, najzwyczajniej w życiu po prostu nie wiedziały, miały złe doświadczenia, bo trzeba też jakby stworzyć pewne środowisko, pewne miejsce pracy, które osoby niepełnosprawne intelektualnie będą w stanie w nich pracować. I jakby to też był element, z którym nie do końca jakby wyszło. My zaczęliśmy pracować, żeby też Państwu powiedzieć, w Wielkopolsce z 9 warsztatami terapii zajęciowej i 8 z tych warsztatów terapii zajęciowej założyło spółdzielnię socjalną, które dzisiaj zatrudniają ponad 50 osób niepełnosprawnych intelektualnie, a cały czas to jakby zatrudnienie rośnie. Jedno na przykład też z problemów, które mnie się wydaje, jest u nas chyba kluczowym, to jest to, że mało wierzymy w siebie. Tak samo niepełnosprawni też mało wierzą, też nie do końca wierzą w siebie swoje możliwości na rynku pracy. I myślę, że wydaje, że jakby naszą rolą jako środowiska jest to, żeby ich w tym wspierać, pokazywać, że to wychodzi, że są w stanie świadczyć tę pracę i są w stanie świadczyć tę pracę bardzo dobrze. Tak samo środowiska osób niepełnosprawnych nie do końca wierzą w powodzenie przedsiębiorstw społecznych. Naszym kluczowym elementem w tworzeniu tych spółdzielni było to, żeby znaleźć partnerów biznesowych, żeby znaleźć płynność finansową dla tych wszystkich przedsiębiorstw. Dlatego wyruszyliśmy zarówno do samorządów, zarówno do przedsiębiorstw.